Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gelek i zapraszam Was na 13 odcinek naszej rozgrywki w grze Syberia The World Before. Zatem kontynuujemy i przypominam, że szukamy pokoju. Jesień 2005, Kate szuka domu rodzinnego Dany zlokalizowanego gdzieś na legendarnym moście mgieł Wagen. Kate zależy na znalezieniu malowanej bliźniaczki jeszcze bardziej niż dotąd. Jest coraz większe prawdopodobieństwo, że są ze sobą spokrewnione. No jest to wielkie prawdopodobieństwo, fakt. Są bardzo do siebie podobne. Jesteśmy na ostatnim piętrze, tutaj była właśnie ta część zamurowana. Zejdźmy sobie troszeczkę może niżej. Tak właściwie to zobaczmy, co my mamy tutaj. Znajdź pokój Dany. Mamy portfel, pozytywkę w ekwipunku. Tajemniczy obraz. To jest... Patrzę, czy coś tutaj nas jest w stanie nakierować na odnalezienie tego pokoju. Nie ma tu żadnych konkretnych informacji, myśmy już te wszystkie pokoje przeszli, ale widocznie niezbyt dokładnie, więc niestety musimy się tutaj wrócić i jeszcze co nieco pomyszkować. Najprawdopodobniej jest coś, czego żeśmy nie zauważyli. Nie wiem jeszcze co na tą chwilę, ale spróbujemy tutaj coś bardziej dokładnie, może nie wiem. Popatrzeć, poszukać, gazeta jakaś jest. Bo tutaj dalej już bliżej ekranu podejść się nie da. Tu jest jakaś dziura w podłodze, ale z tą dziurą też nie ma żadnej interakcji. Tu są jakieś kuferki, z kuferkami też nic nie możemy zrobić. No cóż, wyjdźmy w takim razie stąd. Może tutaj... No właśnie, tutaj jest to zdjęcie. Portret rodzinny. To pewnie Dana i jej rodzice. No więc właśnie, to na pewno jest Dana i jej rodzice. Ale no co my możemy z tym zrobić? No niewiele możemy z tym zrobić, a w zasadzie to w ogóle. Wyjść tutaj po tej drabinie nie możemy, przejść tutaj nie możemy. No cóż, możemy tylko wrócić tędy. Nie inaczej. To jest pokój rodziców, czyli na pewno nie jest to pokój Dany. Bo raczej no to powinien być oddzielny pokój z tego, co się domyślamy. Nic ciekawego. No tak, to żeśmy już klikali tutaj. No i wyjdźmy. W takim tu układzie. Zejdźmy na dół. Tu gdzieś musi być jakieś tajemne przejście, nie wiem. Może tu? Okno? Nie. No to wejdźmy tutaj jeszcze. Tu gdzieś musi być coś, czego żeśmy nie zauważyli. Na tym zdjęciu budynek jest częściowo zniszczony. Pewnie zrobiono je po bombardowaniu przed wyzwoleniem Wagen. No więc właśnie. Niewiele nam to wniosło do całej sytuacji. Przejdźmy tam. Tu gdzieś, może z tą... Nie, to jest wyjście. Ta korbka mnie intryguje tutaj. Ona jest taka, wiecie... Coś być może trzeba z tą korbką zrobić, ale no nie wiem. No tak, to jest to zdjęcie. Sypialnia w tle zdjęcia pewnie mieściła się na strychu. A no właśnie. Opisu żadnego nie ma.
No ale ten strych jest zamurowany, więc... Tak, Oskar. Chyba wiem, gdzie jest pokój Dany. Oświeć mnie, Kate Walker. No. Więc na jednym ze zdjęć widać pokój, ale nie na drugim piętrze. Tak. A wiemy, że schody zamurowane w czasie remontu prowadziłyby na inne piętro. To pewnie właśnie tam znajdziemy sypialnię Dany. To całkiem możliwe, tak. No jasne. A może nawet pokój będzie w takim stanie, w jakim zostawiła go Dana. I znajdziemy tam informacje, które nas nakierują. Muszę tylko znaleźć sposób, żeby się tam dostać. Skoro nie udało ci się nawiązać przyjaźni z frau Hegel, kolejnym krokiem będzie rozejrzenie się na zewnątrz budynku. Masz rację, Oskarze. Chodźmy więc. Mhm. Czyli tak, słuchajcie, w momencie, kiedy... tędy przejdziemy? Przejdziemy. W momencie, kiedy mieliśmy tam zamurowaną tą ścianę, to po prostu spróbujemy się tam dostać do tego miejsca, przynajmniej tak to rozumiem na obecną chwilę, tylko no, z zewnątrz budynku. Pytanie, czy tamta część budynku w ogóle istnieje po tym bombardowaniu, bo to jedno ze zdjęć było, gdzie ten budynek został zbombardowany, no ale to zaraz się okaże. No, jak teraz nas ta właścicielka przyłapie na tym, że my wychodzimy stąd, to nie będzie fajnie chyba. No zobaczymy zresztą zaraz, chwila, co tu się... Może porozmawiajmy z nią? Ciekawe, co nam powie. Przykro mi, że nie mogłam pani pomóc. Mam nadzieję, że mi pani wybaczy. Oczywiście, że wybaczę. Przykro mi, że aha, nie mogłam pani pomóc. Czyli tylko ten dialog jest... Dobrze, chodźmy. Wychodzimy na zewnątrz. Tutaj ta osoba jest... Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. No, nie wiem, czy to zbieg okoliczności, ale nic na razie nie chcę sugerować. Dobrze, popatrzmy się na zewnątrz budynku. Jak to wygląda? Schody pożarowe jakieś, przeciwpożarowe chyba to się nazywają. No. Oskarze, potrzebuję twojej porady. O co chodzi? Zdaje się, że schody ewakuacyjne łączą wszystkie piętra. Zgadza się, Kate Walker. Może uda ci się z nich skorzystać. To co myślisz, Oskarze? Myślę, że wolałbym mieć ciało z dłuższymi nogami. Miałam na myśli to okno na górze. To pewnie pokój Dany. O, racja. Istnieje duża szansa, że się nie mylisz, Kate Walker. Tylko jak się tam dostać teraz? No tak. Schody prowadzą na każde piętro, także do Dany. Przypuszczam, że zapewne masz rację, Kate Walker. No dobrze, no ale jak tam się dostać? Tu jest ta część zamurowana. Przez okno na pierwszym piętrze. Nie damy rady wejść na schody przez okna na drugim piętrze. No więc właśnie. Tak, Kate Walker. Wszystkie okna niestety są zabarykadowane. No. Co, wspinać się po budynku?
Dach? No pomyślmy, pomyślmy. Poszukajmy jakiegoś rozwiązania. Tu jest ten bluszcz, no ale po bluszczu się wspinać? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Niżej jeszcze zerknijmy, jak to wygląda. Drabina jest wciągnięta. Nie dam rady jej opuścić. Kosz podstawić? Jest tam jakiś mechanizm do opuszczania drabiny. Aha. No, szukamy punktu zaczepienia, gdzie moglibyśmy coś. Tutaj nic nie widzę. Żeby można było się... Tutaj coś jest. Rynna? Rynna prowadzi na Gzyms, a Gzyms na schody. Według moich obliczeń, Rynna nie utrzyma twojego ciężaru. No i nawet gdybyś schudła, Gzyms jest dla ciebie zbyt wąski. Hej, próbujesz mi coś zasugerować? Tak, jesteś za ciężka i szeroka, Kate Walker. Na ten Gzyms. No dzięki, Oskar. Ale Oskar może się tam wdrapać. To już pewne. Nie będzie łatwo dostać się do pokoju Dany tymi schodami. Inaczej się nie da. Okna na pierwszym i drugim piętrze są zablokowane, a wejście na strych jest zamurowane. Schody ewakuacyjne to jedyna możliwość, Kate Walker. Ale nie możesz wspiąć się po rynnie ze względu na swoją wagę. Już to mówiłeś, dzięki. Nie ma za co, Kate Walker. No, to na górę dostaniesz się tylko po schodach ewakuacyjnych. Trzeba więc opuścić drabinę z pierwszego piętra. No i tutaj Oskar ma pole do popisu. Wdrap się po rynnie Kate, wdrap się po rynnie Oskar. No, wdrap się po rynnie Oskar chyba. W takim razie pozostaje tylko jedno. Mhm. Ponieważ jesteś taki mały i lekki, to ty wdrapiesz się po rynnie i przejdziesz po tym Gzymsie. Później aktywujesz mechanizm opuszczający drabinę, żeby ktoś cięższy mógł wejść po schodach. Pomysł super. Nie stworzono mnie do wspinaczki, Kate Walker. Jestem automatem precyzyjnym. Daj spokój, Oskar. Tyle razy uratowałeś sytuację w Baranor. To już twoja druga natura. Miałbym się zniżyć do przemieszczania jak jakiś... jak szczur? Jesteś dobrym i lojalnym przyjacielem, prawda? Czekajcie, teraz sterujemy Oskarem. Przytrzymaj lewy przycisk myszy i poruszaj kursorem, aby przesunąć. O! Ratuj! Zdaje się, że utknąłem! Zmiana postaci. Czasem możesz się przełączyć między Kate i Oskarem. W tym celu kliknij lewy przycisk myszy, kiedy zostanie on wyświetlony. Aha! Rozumiem.
Czyli teraz możemy spojrzeć. No ale tu niewiele widać, czyli co? Przyłączamy się na Kate. Spokojnie, Oskarze, już idę. Nie, no to nie będziemy tego czytać teraz, bo tym bardziej, żeśmy już to czytali. Biegniemy do Oskara. O! W górę, Oskar! Musisz iść w górę! Wdrapuję się jak zwykła wiewiórka. Czyli po zewnętrznej stronie idziemy. Patrzcie jak się... Tak, Kate Walker? Muszę tylko... Trzymaj się, Oskarze! Oj, trzymam się mocno! Wierz mi! Naprawdę! Musisz teraz skoczyć, Oskarze! Szybko! Ojejku! Brawo, Oskarze! Dobrze, że jesteś cały. Powiedzmy, że można to tak ująć, Kate Walker. Cieszę się, że zachowałeś pozytywne podejście. Oj, 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 oj! Do przodu, do przodu, do przodu! Czekajcie. Do niczego. Muszę znaleźć inną drogę. No właśnie. Chyba tą rurą trzeba jeszcze wyżej będzie iść. Coś mi się... Wspinaczka w górę. No właśnie. Oj! Dobra. To tylko tramwaj. O, ptaszek. Nie jest dobrze. Gołębiem zwany. Ojej. No, panienko. Zatem, proszę pani, przepraszam. Więc, pani ptasiek, mogłaby się pani przesunąć? To jest gołąb. Będę potrzebował pomocy. Kate Walker, wiesz, potrzebuję pomocy. No to się przełączamy. Jak mam przegonić tego gołębia? Coś ze śmietnika mu dać i on przeleci. Spróbuję czegoś innego. Nie? Kamień? No nie. A jak pocelujesz w Oskara? Nie mogę rzucić w gołębia. Ale może wykorzystam to inaczej. No więc właśnie, raz, że gołębia możesz uszkodzić, a dwa... Wrynne, o właśnie. Wybacz, Oskarze. No i pięknie. Ha, chyba się udało. Może to ciało jednak się sprawdzi. Ojejku. No. Jest. I tutaj chyba ten przycisk jest, o ile dobrze widzę. Patrzcie. Jest. Udało się chyba. O proszę. No i pięknie. Sytuacja opanowana. Jesteśmy przed... No właśnie, obejrzyjmy. Zamknięte, no jasne. No, dziwne, żeby nie. Tylko możemy czegoś użyć, może.
Pozytywkę? Chyba to nie tak. Kate Walker, gdybym miał być kulą armatnią, byłbym wyposażony w ląd. To niestosowne. Tylko schowaj głowę. Raz. Gdyby Hans Vorarlberg mnie teraz widział, dwa, to... Dwa, trzy. No tak, wybiła Oskarem szybę w oknie. I wchodzi. Ojej! Jest fortepian, patrzcie, czyli to na pewno pokój. Naprawdę? Czy tak się traktuje inteligentny automat? Tak, to na pewno ten pokój. No nie, gdyby pan Vorarlberg mnie teraz widział. Powiedziałby, znów uratowałeś sytuację i przeszedłeś samego siebie, Oskarze. No więc właśnie. Dobra. Spróbujmy się dowiedzieć, co się stało z Daną, kiedy opuściła schronisko. No właśnie. Tu jakieś podpowiedzi. Poznaj najnowsze wieści na temat Wagen i poszukaj wskazówek dotyczących Dany. Spójrzmy tutaj. Nie ma wątpliwości. To był właśnie pokój Dany. Dokładnie. Tak jak powiedziałem. Nuty, fortepian. Nie mylić z pianinem, bo pianino jest to taki instrument pionowy, a fortepian bardziej poziomy, może o w ten sposób powiem. Tu coś leży, weźmy to. Brakuje fragmentu. No tak, ale przeczytajmy, może coś... Unta miała na mnie, niż sądziłem sobie, informacje. No, wzięliśmy ten kawałek. Dodano do dokumentów, otwórz dziennik. No ale to nic nie nam nie daje. Póki co. Bo jest szansa, że być może za chwilę coś jeszcze więcej znajdziemy, co nas tutaj w jakiś pewien sposób nakieruje. No dobra, chodźmy na razie pozwiedzać. Mam tu coś jeszcze do zrobienia. No tak, poza tym tędy chyba nie wyjdziemy. Weź. O, proszę. Akademii Muzycznej. O? Symbole muzyczne, ale raczej nie mają związku z dyplomem. No właśnie. Zbita szybka. Nie wiem, czy widzicie, fajnie zrobiona przestrzennie to tak. Z Akademii Muzycznej. No dobrze, dodano do dziennika, fajnie. Sprawdźmy teraz to. A, wiadomo, o co chodzi. Tutaj trzeba po prostu to, co tam mieliśmy, tutaj przełożyć. Zaraz, to był ten dyplom? Ten dyplom. No to lecimy po kolei. Czekajcie. No, nie wiem, jak to się... Aha, w ten sposób. Zaraz, co myśmy tam mieli? Nie wiem, co to jest to. Symbole muzyczne, ale raczej nie mają związku z dyplomem. Nie wiem, co to jest. Bemol? Nie wiem, co tam było. Jest niestety to dosyć niewyraźne.
teraz zajrzyjmy. No nie. Krzyż nie. No powiem wam szczerze, że nie wiem, co to za drugi znak. Nie, nic z tego. Może mogłabym wykorzystać wskazówki, które znalazłam, ale coś mi podpowiada, że w pokoju kryje się ich więcej. Może z tym bemolem spróbujmy? Nie, nic z tego. Może mogłabym wykorzystać wskazówki, które znalazłam, ale coś mi podpowiada, że w pokoju kryje się ich więcej. No ciekawe, co to podpowiada. Jeszcze nie wychodzimy. Oczywiście, że nie. No zobaczmy, co tu. Pokój został splądrowany, pewnie przez brązowy cień w czasie pogromu. Boże, mam nadzieję, że Dany tu nie było. Pod łóżkiem coś jest. O! Nie dosięgnę. Dosięgniesz. Spróbuj, postaraj się. Może je przesunę. Może być. No, jeszcze. Tak lepiej. O! Czyli mamy kompletny... Tak jak teraz o tym myślę, Junta miała na mnie większy wpływ niż sądziłam. Zapisuję sobie informacje tak, jak mi radziła. Dodano, dobrze. Czy tu jeszcze coś jest? Jeszcze może sobie obejrzyjmy. Patrzę, czy być może gdzieś tutaj właśnie jeszcze jest jakieś coś, co by nam... jakąś wskazówkę. Tutaj nie ma nic. To jest wyjście, to nas nie interesuje wyjście. Tu podejść bliżej nie możemy. Tutaj może coś. Nie ma wątpliwości. To był właśnie pokój Dany. Tak, na pewno, tylko tyle, że... muszę się jakoś dostać do tego kuferka.
Nie ma wątpliwości. To był właśnie pokój Dany. Chciałem te nuty obejrzeć, ale... które są tak tutaj rzucone, ale widzę, że się chyba nie da w ten sposób. Tutaj podłogę mamy częściowo rozebraną, ale żadnej interakcji z tą podłogą tutaj nie ma. Teraz chyba są mniej więcej tej samej. No nie. Przecież to na pewno prawidłowa kombinacja symboli. Widocznie coś przeoczyłem. Elementy na kółkach mają różną grubość. Ciekawe dlaczego. Udało się. No super. Zablokowało się. Utknęło. Zablokowało się. O. Udało się. Napisano to niedługo po jej pobycie w schronisku. List od Leona. Więc odpisał Danie po tym, jak ekspedycja opuściła Kantar, stolicę Baltajaru. Płaskowyż Baltajaru. Koniec października, 37 rok. Mój drogi przybyśniegu. Żałuję, że nie mogę częściej do ciebie pisać, ani otrzymywać od ciebie wieści. Jestem teraz w miejscu, w którym prawdopodobnie nie był jeszcze żaden współczesny człowiek. Z przykrością piszę, że nie będę mógł wrócić do Europy z resztą ocalałych. Baltajar, góra, 37 W czasie ekspedycji rok. Stało się coś złego. Ponoszę za to częściową winę. Mimo wszystko chciałbym, żebyś znała moją wersję wydarzeń. Po długiej wędrówce rozbiliśmy obóz u progu wysokogórskiej doliny. Rosły tam azalie. Wszyscy świadkowie byli zgodni. To właśnie w tym miejscu najczęściej widywano Goruna, słynnego człowieka gór. Przez wiele tygodni bezskutecznie przeczesywaliśmy każdą dolinę i górę wokół obozu. Zbliżała się jesień, rzeki zaczęły zamarzać u brzegów, a perspektywa powrotu z niczym po tylu znojach stawała się coraz wyraźniejsza. Już nikt nie żartował jak na początku wyprawy. Ludzie stali się marudni i spięci.
zwłaszcza nasz szef, Reinhard Berger. Do roboty, Leon. Kolejny dzień szukania wiatru w polu. Lepiej zbiorę rzeczy, zanim wyruszę. Czyli zmieniamy postać. Horst już wyszedł. Berger takich wczoraj zrugał za brak postępów w poszukiwaniach gorunów, że zerwał się z samego rana. Ręcznik, żeby się wytrzeć, chyba nie ma. Tyle książek. Tylko Horst mógł zatargać dzieła antropologiczne poza granice znanego świata. Ma niepohamowany głód wiedzy. Te suchary nie umywają się do dań Gustawa, ale przynajmniej zapełniają żołądek. No tak. Muszę koniecznie ją napełnić, zanim opuszczę obóz. Powinienem zebrać cały sprzęt, zanim wezmę plecak. No tak. Bez niej nawet nie zamierzam wyruszyć w góry. Słusznie. Bez niej nawet nie zamierzam wyruszyć w góry. No. Ekspedycja 1937. Chciałbym skończyć rysować dolinę, ale Berger wywiera taką presję, że szanse są marne. Listy, które dostałem od Dany, zanim wyruszyliśmy z Kantaru.
Trudno jest nie móc otrzymywać ani wysyłać jakichkolwiek wiadomości. O, aparat. Jak dobrze, że Junta mi go pożyczyła. Udało mi się zrobić świetne zdjęcia za plecami Bergera. Co to za model? Ciężko powiedzieć. Jak dobrze, że Junta mi go pożyczyła. Udało mi się zrobić świetne zdjęcia za plecami Bergera. Czyli to, co żeśmy przeglądali. Dobra. No i chyba stąd to już wszystko by było, coś mi się wydaje. Lepiej pójdę, zanim... Wiesz, która jest godzina? Pora wyruszać? Dosyć. Masz w nosie, czy znajdziemy goruny, czy nie, prawda? Posłuchaj mnie bardzo uważnie, Kobatis. Lepiej zmień to swoje nastawienie. Przecież ledwo wzeszło słońce. Nie obchodzi mnie to. Wszyscy już zaczęli, poza tobą. Tak więc bierz tyłek w troki i pomóż Sauerowi nad tym strumieniem. Ten idiota jest zdolny znowu się zgubić. Jawohl, Herr Berger. No nie chciałem tutaj wszczynać awantury. Wejdźmy do środka na chwilę, nie wiem po co. Sprawdźmy, co możemy tutaj jeszcze wziąć, jeżeli coś jeszcze możemy. Te łopaty nie wiem, czy nie potrzebujemy, ale wziąć ich nie możemy w każdym razie. To jest ten otwarty kuferek, tu jest jakieś jedzonko, którego wziąć nie możemy, niestety. Tyle książek. Tylko Horst mógł zatargać dzieła antropologiczne poza granice znanego świata. Ma niepohamowany głód wiedzy. Horst już wyszedł. Berger takich wczoraj zrugał za brak postępów w poszukiwaniach gorunów, że zerwał się z samego rana. No tak. Zobaczmy, co możemy jeszcze tutaj zrobić. Faust Goethego. Znajomy Junty, Mernau, jeśli dobrze pamiętam, jakieś 10 lat temu nakręcił film na jego podstawie. Ale chyba już nie żyje. Praca Sauera. O ile rozumiem, zgodził się pracować dla Brązowego Cienia, bo tylko on chciał sfinansować jego badania. Szkoda. No nie, tu już więcej nic nie ma. Tutaj jakieś puszki mamy, ale nie ma interakcji. No to jest już, żeśmy patrzyli. Czyli co? Powinniśmy w tym momencie chyba wyjść i ruszać w drogę. Ale to słuchajcie już w kolejnym odcinku. To tyle ode mnie, pozdrawiam serdecznie, zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania, trzymajcie się, cześć!